Nasi drodzy katolicy nie rozumieją prawdziwego dzieła i osoby Jezusa Chrystusa. On nie jest ich osobistym Zbawicielem i Panem. Wynikiem tego jest próżnia. Jak ja myślę, Kościół katolicki próbuje powiedzieć ludziom, że próżnia ta może być wypełniona uczestnictwem w siedmiu sakramentach. Prosty, naturalny i osobisty stosunek z Panem Jezusem Chrystusem zamieniono w ceremonię, która stwarza wrażenie, że katolicy znają Chrystusa, jednakże oni Go nie znają, przez to, że taka właśnie jest struktura Kościoła rzymskokatolickiego. Pomimo przekornej nauki Kościoła, niektórzy katolicy wiedzą, że zbawienie jest tylko przez wiarę. Ja tak czuję, że wiara w Jezusa jest tym wszystkim, co On chce, abyśmy zrobili, a wtedy pójdziemy do nieba. Co jest najbardziej istotne w wierze w Jezusa? Że On umarł za nas, że wybaczył nasze grzechy. Jeśli wierzymy w Niego, to jest wszystko, o co On prosi. Ta kobieta to jedna z wielu, z którą przeprowadziliśmy wywiad przy katedrze świętego Patryka. Jako jedna wyglądała na taką, która rozumie prosty plan Bożego zbawienia. Czy to tylko laicy są wprowadzeni w błąd? Jeszcze będąc księdzem jezuickim, Victor Afonso był w kłopocie, że Kościół katolicki nie naucza prawd Ewangelii. Dyskutował z wysoko postawionym teologiem katolickim i zorientował się, że on tego także nie rozumie. W końcu Victor zapytał swego księdza, co on myśli, czym była Ewangelia. A ksiądz odpowiedział: kochaj swego bliźniego. Ja odpowiedziałem, że to jest owocem, to, że my kochamy bliźnich. Czym jest dobra nowina, ojcze? On nigdy nie poznał dobrej nowiny. On nie mógł powiedzieć, że dobrą nowiną jest to, że my wszyscy podążaliśmy do piekła i że kiedy przyszedł Jezus, umarł na krzyżu, przez Jego krew jesteśmy zbawieni. Mamy życie wieczne. Oni nie chcą tego powiedzieć. Dlaczego? Nie dlatego, że są przeciwko Jezusowi. Oni po prostu tego nie wiedzą. Pismo Święte mówi wyraźnie, ale błąd trwa. Ofiara mszy jest kontynuowana wbrew Chrystusowym ostatnim słowom na krzyżu. Wykonało się. Figury są traktowane jako świętość nienaruszalna, chociaż 10 przykazań zakazuje czynić je i kłaniać się przed nimi. Maria jest ustanowiona jako pośredniczka wszelkich łask, pomimo że Nowy Testament uczy, jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Ludzie myślą, że muszą zapracować na swoje zbawienie, jednakże Pismo Święte wyraźnie mówi, że zbawienie jest z łaski przez wiarę i to nie z nas, Boży to dar. Wielu nowoczesnych katolików postanowiło ignorować pewne doktryny Kościoła, o których oni sądzą, że są przestarzałe. Wielu mniema błędnie, że Drugi Sobór Watykański wiele zmienił z tych dogmatów. Drugi Sobór nie dokonał żadnych zmian doktrynalnych. Inaczej mówiąc, zmieniono obraz, ale nie jego zawartość. Taka jest główna katolicka postawa. Zawsze tak samo. Innymi słowy, bazą nauki dogmatycznej jest jej niezmienność. Tam nastąpiło jedynie ponowne zdefiniowanie i odnowienie katolickiej teologii. Nie nastąpiły żadne radykalne zmiany w katolickiej dogmatyce, dlatego że to mogłoby rozbić Kościół katolicki. Mimo że żadnych doktrynalnych zmian nie wprowadzono, Drugi Sobór zmienił pozycję Kościoła w stosunkach z religiami niechrześcijańskimi. Deklaracja ta utrzymuje, że ludzie wszystkich religii są jedną wspólnotą i że Kościół respektuje duchowe, moralne i kulturalne wartości hinduizmu, buddyzmu i islamu. Dialog i współpraca zostały poparte. Ja jestem sam zaangażowany w buddyzm. Moją specjalnością jest buddyzm tybetański. Wybrałem buddyzm dlatego, że to wygląda jak przeciwieństwo chrześcijaństwa, tak daleko jak jest tylko to możliwe. Buddyści nie wierzą w Boga, buddyści nie wierzą w duszę. Poprzez moje studiowanie buddyzmu odkryłem, że są to przekorne nauki i legendy sprzeciwiające się sobie nawzajem. Realność jednak za tymi doktrynami wygląda tak samo. Wydawnictwa katolickie, widać, zgadzają się z tym i drukują liczne książki zmierzające wzbogacić duchowość katolika wschodnimi religiami. Smak wody, chrześcijaństwo przez oczy teistycznego buddyzmu, książka napisana przez księdza i zakonnicę.
Miłość spotyka mądrość. Chrześcijańskie doświadczenie z buddyzmem. Książka napisana przez jezuickiego księdza. Buddystyczna pustka i chrześcijańska trójca. Książka pokazująca, jak daleko chrześcijańsko-buddystyczny dialog doszedł poza wspólne zrozumienie wspólnego przeobrażania. Papież Jan Paweł II osobiście wziął inicjatywę zjednoczenia przywódców światowych religii do wspólnej modlitwy na szczycie w Asyżu w roku 1986 we Włoszech. Przybyli oni z całego świata. Katolicy, protestanci, ortodoksyjni i Żydzi. Muzułmanie z 90 narodowości śpiewali z Koranu. Buddyjski Dalai Lama, tradycyjnie uważany jako żyjące bóstwo, intonował rytmiczne pieśni. Amerykański czarownik wołał do wielkiego ducha. Animist z Afryki. Hindusi z oratorianie. Będziemy stali ramię przy ramieniu i prosili Boga, aby dał nam pokój. Z papieskiego zaproszenia 160 przywódców religii całego świata razem modliło się do Boga. Podczas gdy tolerancja dla innych kultur jest godna pochwały, to jednak ten szczyt potraktował wszystkie religie jako równe sobie. Wydarzenie bez precedensu w historii chrześcijaństwa. Jednak co Pismo Święte mówi na to? Jest tylko jedna osoba, która może przebaczyć nasze grzechy. Grzechy moje i Twoje. Tą jedną osobą, która to uczyniła, jest Jezus Chrystus. Budda nie uczynił tego. Hinduska religia ani Shiva nie zrobiła tego. Konfucjusz nie zrobił tego. Ani jeden nie zrobił. Muzułmańska religia nie zrobiła tego. Oni nie mają Zbawiciela, który by wziął grzechy świata. Oni nie mają tego. Oto dlaczego Pismo Święte mówi, że jest tylko jedna droga. Dlaczego katolicyzm odszedł od biblijnego chrześcijaństwa? Dlatego, że wywyższone w nauce Kościoła tradycje są porównywane do pozycji Pisma Świętego albo nawet wywyższone. Nowy Testament opisuje chrześcijaństwo jako wiarę podaną raz przez Chrystusa i apostołów. Ale katolicyzm kontynuuje dodawanie nowych nauk z ludzkiej tradycji do swojej wiary. Wiara w przemienienie chleba w czasie mszy nie była dodana do oficjalnej doktryny aż do 1215 roku na IV Luterańskim Soborze. Wtedy to po raz pierwszy teoria przemienienia została zlegalizowana przez Kościół. Czyściec ogłoszono jako doktrynę w roku 1274. Wieczne dziewictwo w roku 1854. Papieską nieomylność w 1870. Wniebowzięcie Marii w 1950. I deklaracja o niechrześcijańskich religiach 28 października 1965 roku. Drugi Sobór dał do zrozumienia, że Kościół katolicki w dalszym ciągu będzie polegał na tradycjach. To, co nie jest z Pisma Świętego, a Kościół napisał jako pewnik, ma być czczone. Święta tradycja i Pismo Święte mają być zaakceptowane i poważane w takiej samej lojalności i czci. Ja miałem kłopot z tym, szczególnie wtedy, gdy samodzielnie zacząłem czytać Pismo Święte. Zauważyłem, że Pismo mówi jedno, a tradycja coś innego. To znowu było przyczyną moich problemów, a może nawet i kryzysów, gdyż ciężko mi było zaakceptować to, co Kościół mówił, kiedy wyraźnie widziałem w Piśmie Świętym, że Chrystus mówi zupełnie coś innego. Kościół katolicki twierdzi, że nie ma żadnego konfliktu i problemu. Jednak tam jest wiele konfliktów i problemów. Jest tak wiele... Wiele przykładów nieomylnych doktryn i dogmatów bezpośrednio zaprzeczających Pismu Świętemu.